Od momentu, kiedy już było wiadomo, że powstają dwa niezależnie od siebie raporty, ja nie myślę tutaj o tym na razie też nie raporcie, ale sprawozdaniu zespołu Macierewicza, bo on jeszcze wtedy w ogóle nie funkcjonował, ale dwa raporty niezależne od siebie, rosyjski i nasz, to tym bardziej było wiadomo, że musi dojść do jakiegoś spięcia na niestety linii międzynarodowych stosunków, czyli między nami a Rosjanami, jak również tu w kraju, jakiegoś spięcia wewnętrznego. Niepotrzebnie zupełnie premier Donald Tusk w pewnym momencie zaczął odpowiadać dziennikarzom, czy wskazywać na ich pytania, kiedy wreszcie będzie ta polska wersja raportu, zaczął wskazywać konkretną datę. No są dwa scenariusze, pozytywne i negatywne. To dla wszystkich stron. To znaczy, że albo na opublikowaniu tego raportu skorzysta PiS, albo PO, niezależnie co w tym raporcie się znajdzie. Także nie ma tutaj jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. Jednak Polacy oczekują tego raportu, żeby on jak najszybciej się ukazał.